Cleopatra's Palace Week explores the shrouded mysteries of ancient Egypt. Dobrze wybrali drogę przez lód. Pewnie to pozwoli im wyminąć gorsze odcinki. Dobrze opracowali treningi, ale i tak ciężko tam przejść. Tworzą dobry zespół, są zgrani, nie sądzę, żeby mieli jakieś poważniejsze problemy. Jeżeli pogoda i stan lodu im nie dopiszą, każdy dzień będzie nieznośną udręką, czy będą w drodze, czy w namiotach. Będzie ciężka przeprawa. To zresztą zwykła rzecz przy takich przedsięwzięciach. Jeżeli warunki okażą się zbyt surowe, mogą nie dać rady. Nie ma nic gorszego niż to, przedzieranie się kilometr za kilometrem przez olbrzymie zwały lodowych złomów utworzonych przez wiatr i pływy. Niektóre dochodzą do 12 metrów wysokości. W drodze na biegun ekspedycja będzie musiała pokonać ponad 40 kilometrów usianego nimi terenu. By podołać takiemu wyzwaniu, trzeba czegoś więcej niż sprawność i umiejętności. Robert Swan widzi tu okazję do wyrobienia w sobie zdolności do sprzęgania możliwości ciała i umysłu. Koncentracji. To zupełnie inny świat, inna strefa czasowa, gdzie nie obowiązują znane zasady. Po raz ostatni grupa wraca do Iqaluit 16 marca. Temperatura była tego dnia najniższa, minus 73 stopnie. Nie jest to najmilszy sposób podróżowania. Nie najgorszy, ale i nie najmilszy. Więc dlaczego nie podchodzisz do telefonu? To zależy, kto dzwoni. Dlaczego jedziesz tak wolno? Teraz Edith jest na mnie też wściekła. Wiem, mówiła mi. Ona nie przyznaje się, że to miała być randka. Zrozum. Ona zawsze mnie z kimś... Nie znoszę polowań. Potem robi się ciemno. Pomarańczowy księżyc pojawia się na niebie, słychać sowy. Celem jest ogier podążający na